Radio Szczecin. Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin magazyn komputerowy Trącić Myszką. Laureat konkursów Popularyzator Nauki i Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Radio Szczecin. Projekt pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Radio Szczecin. www.myszka.org. Magazyn Trącić Myszką. A ja przypominam, że goszczę dziś w studiu panów Roberta Paszkiewicza z home.pl i Macieja Jankowskiego z Netcampa. Cały czas przeglądamy czat. Na czacie są kolejne wpisy. Za chwilkę się ustosunkujemy do tego, co piszą nasi internauci. Telefon też cały czas dzwonił, a my mamy kolejne pytania dla naszych słuchaczy. Zaczynamy może od czatujących. Dla czatujących. Pytanie jest takie. W marcu bieżącego roku miało miejsce w Polsce pierwsze takie duże wdrożenie protokołu IPv6. Pytanie brzmi, gdzie to wdrożenie miało miejsce, w jakiej firmie, organizacji? A jeżeli ktoś dodatkowo jeszcze poda, ilu użytkowników zostało objętym tym wdrożeniem, to również będziemy zobowiązani. To jest pytanie dla czatujących. A teraz pytanie dla telefonujących. Tak, dla telefonujących spytamy tutaj o następcę UMTS-a, HSDPA i tych protokołów, jak się nazywa następca UMTS-a i HSDPA. Czyli tak, nie chodzi tutaj jeszcze nam oczywiście o HSDPA+, różnego rodzaju wersje, chodzi o kolejną technologię, kolejne generacje. Przypominam, telefon do radia 91 421 9200, nagrody są od home.pl. No a ja muszę się podzielić taką swoją refleksją. Może to świadczy o jakimś takim moim, trochę powiedziałbym, dinozaurowym podejściu do sprawy, ale zaczynam się troszeczkę tego obawiać, ponieważ skoro ma nam sieć towarzyszyć zawsze i wszędzie, między innymi tutaj ten element związany z Facebookiem, bo jak kogoś nie ma na Facebooku, to go w ogóle nie ma. Przeplata się to nam przez całe życie. Również nie dbamy o swoje bezpieczeństwo i są konkretne przykłady. O tych przykładach zawsze, za chwilę powie pan Robert. To powiem, że ten Matrix, który jest przysłowiowym odniesieniem do filmu, zaczyna nam naprawdę zagrażać. Tak, panie Robercie? Zgadza się. To znaczy, rzeczywiście przejście w ten świat internetowy, takie uspołecznienie internetowe powoduje, że jak w każdej dziedzinie, my się tego uczymy. Niestety czasami efekty tej nauki są takie, że uczymy się na własnych błędach i nie mamy do końca świadomości, że to, co robimy, może być wykorzystane przeciwko nam. Bo ile kiedyś, jeśli jeździliśmy tylko na wakacje, to ludzie wymyślili jakieś specjalne urządzenia, które w momencie naszej nieobecności automatycznie włączają, wyłączają światła, prawda? Ktoś przychodzi jakiś z rodziny, otwierał okna, żeby udawać, że ktoś w mieszkaniu jest. O tyle nie do końca zawsze mamy świadomość i dotyczy to nie tylko osób małych, ale również osób znamienitych także w świecie bezpieczeństwa, w świecie internetu. A przykład z ostatniego miesiąca, z maja, jeśli mnie pamięć nie myli, Jewgeni Kasperski przekazał informację na temat kłopotów jego syna Igora. Szczegóły co prawda nie były do końca ujawnione, mówiło się oczywiście o porwaniu jego syna. I potem w specjalnym oświadczeniu Jewgeni Kasperski, czyli dyrektor generalny firmy Kasperski Lab, zaapelował do wszystkich rodziców, aby porozmawiali ze swoimi dziećmi, aby przekazały im informacje, że społeczności, portale społecznościowe, informacje, które oni tam zostawiają, są wykorzystywane, czy też w jakiś sposób przetwarzane nie tylko przez ich samych, przez ich znajomych, ale również osoby postronne. I tak podobno również było w przypadku Igora, że zostawił za dużo informacji niezbyt właściwych i dostępnych zbyt dużej rzeszy osób w internecie. I efekt był taki, że był on śledzony przez ten sposób, sprawdzany był jego styl życia i jak mniemam, właśnie w ten sposób mogło dojść do porwania. A pamiętajmy o tym, że jeżeli na przykład jedziemy na jakieś wakacje w najbliższym czasie, zostawiamy informacje na Facebooku do zobaczenia za 2 miesiące, a jednocześnie podajemy w jakimś medium społecznościowym swój adres, no to niestety, musimy liczyć się z tym, że złodzieje, którzy również penetrują internet, oni również nauczyli się tego wirtualnego życia, mogą zapukać do naszych drzwi, mówiąc kolokwialnie, i efekt może być taki, że jak wrócimy do domu,
to zastaniemy gołe ściany. Ja zdaję sobie sprawę, że część z Państwa powie, że mówię w tej chwili jakieś trywialne rzeczy i to jest w ogóle abstrakcja. No niestety dotknęło to nawet tak znamienitą osobę, prawda, dyrektora firmy, która produkuje jedno z najpopularniejszych oprogramowań antywirusowych czy do ochrony w internecie na świecie. Więc w teorii to może gdyby dotyczyć oczywiście w mniejszym czy większym stopniu każdego z nas. A jedziemy na wakacje, czy jesteśmy w szkole, czy jesteśmy na uczelni, czy w pracy, zamieszczamy zdjęcia z różnych sytuacji, a publikujemy różne informacje o sobie. Musimy mieć tego świadomość, że odpowiednia konfiguracja, sprawdzenie ustawień swojego medium społecznościowego, czy mamy włączone szyfrowanie, czy mamy włączone wysyłanie, czy też pokazywanie pewnych informacji tylko do znajomych, czy tylko sobie, czy też dla całej społeczności. Musimy ustalić pewne zasady korzystania z tych mediów społecznościowych i dzięki temu w jakiś sposób zapewnić sobie bezpieczeństwo. Niestety, jeżeli bez opamiętania będziemy wszystko zawsze i wszędzie uspołeczniali, pokazywali całemu światu, to prędzej czy później, ale będzie to ryzyko wzrastało, że to się obróci przeciwko nam. To nie jest tak, że media społecznościowe są złe, tylko musimy umieć z nich rozważnie korzystać i być świadomym, co się w nich dzieje. Według na przykład portalu insidefacebook.com 46% użytkowników Facebooka ma mniej niż 25 lat, a 20,6% ma mniej niż 17 lat. To pokazuje, że mamy do czynienia właśnie w przypadku Facebooka z osobami bardzo młodymi i im zwłaszcza trzeba poświęcić dużo czasu na to, żeby ich nauczyć. Czyli tu jest duży apel do rodziców, aby porozmawiali ze swoimi dziećmi, sprawdzili, jak to właściwie wygląda. Wiemy, że młode pokolenie ma oczywiście swoje prawa, swoje zasady, oni chcą być niezależni, nowocześni i tak dalej. Tylko wszyscy oni też muszą być świadomi, że internet ma tak samo wiele korzyści, radości i pozytywów, jak i niestety wiele zagrożeń. A to zagrożenie spada na wiele osób. Cenne, panie Robercie, jest w tym momencie, kiedy o tym mówimy, ponieważ zbliżają się wakacje, jesteśmy teraz w studiu, godzina naprawdę bardzo późna, za oknem 20 kilka stopni, dzisiaj temperatura była w granicach 30 kilku stopni w Szczecinie, nie wiem jak w innych częściach Polski, ale chyba naprawdę podobnie. Gorąco. I teraz tak, dzieci spędzają masę czasu właśnie w sieci i to jest taki apel potroszę, że warto o tym pamiętać. Natomiast z tego, co ja się w ogóle doczytałem, nie wiem, może słuchacze nas zweryfikują i ci czatujący, którzy nam towarzyszą, ci, którzy dzwonią, bo już są podobno wyspecjalizowane grupy, które śledzą nasze życie, właśnie obserwując Facebooka, bo jest to potencjalna informacja o tym, ktoś na przykład się chwali, że coś kupił nowego, a jak kupił coś droższego, to już w tym momencie wiadomo jest, jaki jest status materialny danej osoby. I skoro dzieciom w szkole, bo na przykład 1 czerwca dzieci były w radiu i tutaj też oglądały, jak wygląda radio, spotkaliśmy się, między innymi rozmawialiśmy o audycji dla dzieci w radiu i też pytaliśmy na przykład, jakie informacje nie powinny być publikowane w sieci. Dzieci już wiedzą, bo im się mówi, że na przykład nie można podawać adresu, nie wiem, dochodów rodziców, jaki jest samochód, jaki dom. Ale dzieci to już wiedzą i to robią. Natomiast rodzice piszą na Facebooku, no i niedługo wyjeżdżam do Hiszpanii, muszę być tu, albo kupiłem to i tamto. I co z tego wynika? No, wynika z tego wielkie zagrożenie, prawda, bo jeżeli na przykład nasze konto w portalu społecznościowym nie jest odpowiednio zabezpieczone, w tym sensie, że dostęp mają do niego nie tylko osoby nasze znajome, tylko na przykład cała społeczność, czyli miliony użytkowników, czyli każdy, kto ma dostęp właściwie do internetu, no to niestety, ale sami narażamy się na niebezpieczeństwo. Oczywiście pewnych zachowań nie wyeliminujemy, czyli pewnie będziemy musieli się z tym pogodzić, że ludzie będą informowali, bo powstają różne portale, które na przykład służą tylko do informowania o wycieczkach. Cała jak gdyby kwestia polega na tym, o sposobie informowania, o zawartości merytorycznej. Musimy na to zwracać uwagę. Natomiast oczywiście media społecznościowe przez te informacje mają swoje pozytywne aspekty. Bardzo często na przykład wykorzystuje się je w kwestiach HR-owych, czyli do zatrudnienia nowych pracowników, czyli poszukiwania informacji o nich, ale tych pozytywnych, prawda? Czyli portale, które weryfikują na przykład doświadczenie zawodowe, które weryfikują staż, czy też na przykład opinie osób, rekomendacje na przykład złych miejsc pracy. I w tym momencie również jest to wykorzystywane do takiego monitoringu. Oczywiście więc monitoring może być pozytywny, a może być niestety nie negatywny ze skutkami, jak w przypadku syna, czyli Iwana.
Czyli po prostu ostrzegamy i ostrzegamy wszystkich tych, którzy może nadużywają tego typu środka komunikacji. To jest dzisiaj proste. Mamy telefon komórkowy, prawda, z aparatem. Jesteśmy gdzieś, robimy pstryk, zdjęcie, logujemy się i od razu udostępniamy to wszystkim. Wszyscy mogą to komentować. My jesteśmy szczęśliwi, oni są szczęśliwi i tak wygląda komunikacja. Kwestia robienia albumów zdjęciowych, klasycznych, wywoływania zdjęć. Niestety, ze smutkiem to stwierdzam jako miłośnik fotografii tradycyjnej, odchodzi gdzieś tam powoli do lamusa. Więc no to jest duch czasu. To jest ta nasza edukacja i teraz pytanie, jaką cenę będziemy musieli za to zapłacić, żeby się do tego nauczyć, tego dostosować. Czyli przy okazji takie memento przed wakacjami. Ja sugeruję kolejną zmianę tematu, bo telefon cały czas dzwoni. To pewnie w związku z konkursem. I tu informacja dosyć ciekawa dla tych, którzy brali udział w naszym pierwszym konkursie. Nadszyszkownik zrezygnował z nagrody, więc prawdopodobnie, panie Robercie, oczywiście za pana zgodą, ta nagroda trafi do osoby, która odpowiedziała w następnej kolejności. Za chwilę ją odszukamy, tą osobę, i powiemy na czacie, kto jest laureatem, a teraz zmieniamy temat. Iwona Software zaprezentowała syntezator mowy Iwona w wersji dla platformy Google Android. Użytkownicy urządzeń z systemem Android mogą już pobierać głosy Iwona ze sklepu Android Market, a mówiące aplikacje, z których korzystają, będą teraz brzmieć naturalnie i wyraźnie. Aplikacja Iwona Text to Speech AQ i poszczególne głosy Iwona na początek polski i amerykański, angielski do 15 września 2011 roku są dostępne za darmo. Przez następne 123 dni androidowa społeczność może korzystać z syntezatora mowy Iwona zupełnie za darmo. Każdy na własnym telefonie lub tablecie może przekonać się o kolosalnej różnicy w jakości mowy między głosami syntezatora mowy Iwona i innymi, na przykład tymi standardowo zainstalowanymi na urządzeniach, powiedział Łukasz Ostrowski, prezes zarządu Iwona Software. Głosy Iwona można zintegrować ze wszystkimi aplikacjami wspierającymi funkcje mowy, takimi jak Google Translator, Google Navigation, Cool Reader, FB Reader, Tourist Language Learn and Speak, Book Speech, Wikidroid i wiele innych. Cieszymy się z najnowszych głosów Iwona na Androida, powiedział Steve Jacobs, dyrektor generalny firmy Apps for Android, jednego z największych na świecie twórców aplikacji dla osób niepełnosprawnych na platformę Android. Apps for Android kieruje się preferencjami klientów, a wydanie głosów Iwona zdecydowanie podwyższa poprzeczkę jakości syntezy mowy dostępnej na Androidzie, przyznał Jacobs. Głosy syntezatora mowy Iwona spotkały się też z olbrzymim zainteresowaniem podczas prezentacji przez Apps for Android w strefie Google Sandbox na majowej konferencji deweloperów Google I.O. 2011 w San Francisco w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. www.myszka.org. Powiedz innym, trącić myszką. Poniedziałek, Polskie Radio Szczecin. Proszę o pani dane. Maciek Jankowski przy telefonie odbiera oczywiście poprawne odpowiedzi od naszych słuchaczy. Przypominam, telefon do radia, tak? 91 421 92 00. To ja może proponuję, żebyśmy na chwilę wyciszyli mikrofon po stronie Maćka, a my mamy osobę, która następna po naszym słuchaczu, który zrezygnował, wygrała nagrodę i był nią kto, panie Robercie? Pytanie było dwuczłonowe. Pytanie było to, gdzie, jaka firma, organizacja, i tak, druga część to była, ilu użytkowników. Tak. I tutaj z tego, co widziałem na czacie, Melon Sky była, jest tą osobą, która jako pierwsza podała pełną tą dwuskładnikową odpowiedź. A tą firmą jest Home.pl, to jest prawidłowa informacja. Natomiast liczba użytkowników to jest 1,5 miliona użytkowników, których posiada dzisiaj Home.pl. I jest tak, że każdy klient dzisiaj ma adres ipv6.nazwadomeny.pl i jemu został przydzielony rekord AAAA, czyli tak jak gdyby charakteryzuje się już technicznie ten rekord. W ipv6 był to rekord A, tu mamy 4 literki A i dalej już jest ten adres odpowiedni z protokołem ipv6 i każdy może sprawdzić u siebie, każdy klient, jak to funkcjonuje. Czyli w takim razie, który internauta ma do nas napisać i podać swoje dane adresowe? Jeśli dobrze widziałem, to jest to Melon Sky. Dobrze, a ponieważ nasz poprzedni słuchacz zrezygnował ze swojej nagrody, to zdaje się, ile dobrze pamiętam, Kaktus zajmuje jego miejsce. Tak, jeżeli tak sprawdzaliśmy, to z tego, co widziałem przed pierwszą na czacie, dokładnie Kaktus
w przypadku pierwszego pytania uzyskuje od nas nagrodę. W takim razie proszę o wysłanie danych adresowych, a my, panie Robercie, puśćmy. Tutaj właśnie zajrzałem na czat i chyba Lelum po Lelum. Nie, Lelum po Lelum był, rzeczywiście. Tak, 23.09, tuż po Dr. House'ie, który zrezygnował. Tak, ale czy tam nie była tylko odpowiedź samego Humpel? To jest pytanie. Możemy uznać dwie odpowiedzi. Była sama, chyba, dobrze, chyba, że wymagamy... Lelum po Lelum wysyła swoje dane adresowe, kaktus i Melon Sky. Tak jest. Proszę, mamy trzech nagrodzonych. Czyli mamy trzech nagrodzonych, plus ci telefoniczni, których skrzętnie notuje pan Maciek. Proszę panów, to w takim razie może puśćmy takie wodze fantazji. No jak może wyglądać przyszłość, jeśli chodzi o rozwój sieci? No o samych protokołach, tak, o protokołach powiedzieliśmy dosyć sporo, bo to jest poważna zmiana. No ale co dalej? W którą stronę to może iść? Panie Maciek? My się przede wszystkim urządzenia mobilne, to jest w tej chwili ogromny rynek, dynamicznie się rozwija, także sieć na tym małym ekranie będzie miała coraz większe znaczenie, również nie tylko same strony internetowe, ale coraz więcej aplikacji, czy na iPhone'a, czy na Androida. Tutaj sklepy oferują bardzo wiele możliwości małych programów, które są w stanie nam pomóc w codziennych sytuacjach naszego życia. Z drugiej strony internet pojawia się w telewizorach, coraz więcej nowych telewizorów ma już możliwość korzystania z internetu. No niestety nawigowanie po stronach i normalne korzystanie w ten sposób nie jest może zbyt wygodne, ponieważ za pomocą pilota i małej klawiatury numerycznej nie jest aż tak łatwo się komunikować, chociażby przez Facebooka czy Twittera, natomiast bez problemu można korzystać z video on demand, tutaj chociażby Ipla, Onet, czy chociażby różnego rodzaju wideo dostępne na YouTubie.